Ale kiedy mam Augera, ja już się niczego nie boję, ponieważ ja tylko sobie tutaj idę, i tylko zabijam. Hello, kochani, jestem Dizzy, musiałem na razie wyłączyć to gówno. Jesteśmy w dniu 13, 7 days today. Panie, sobie myślicie, o, Dizzy, jeden dzień. Od razu pokazujesz nam tutaj coś? Po prostu pokazuję wam to, że przez tą noc nie próżnowałem. I oczywiście mamy 13 dzień, więc już nam się odnowił lód. I zgadnijcie, co zrobiłem. Poszedłem sobie standardowo sprawdzić sobie, bodajże tutaj, tak, dokładnie tutaj jest stodoła. I w tej stodole zarazem coś świetnego, coś na co czekaliście wszyscy od bardzo dawna, czyli zarazem Augera. Jestem po prostu z tego zadowolony. Mam oczywiście tutaj skraftowany 12 gaskanów, bo one były bardzo przydatne teraz do tego, żeby sobie uruchomić go. Nie wiem, na ile nam wystarczy, ale mam nadzieję, że wystarczy nam na długo. Jeżeli nam nie wystarczy, to będę smutny przez to. To jest, sobie zrobimy coś przydatnego, czyli skraftujemy sobie podłogę, która nam się przyda, żeby stworzyć sobie właśnie te metalowe drzwi, które nam się przydadzą. Przydadzą się oczywiście, dlatego że tutaj właśnie myślę, że tak samo te drzwi drewniane można postawić na trawie, tak samo będzie można postawić te zwykłe. Ale napisaliście mi w komentarzach, że najpierw zrobił podłogę do tych drzwi, więc miejmy nadzieję, że to zadziała, bo jeżeli nie zadziała, to będzie na was wina. Tak, na was zwalę wszystko. Jeżeli to się nie zrobi, to na was zwalę. Oczywiście teraz możemy to teraz sobie ładnie ulepszyć, ponieważ mam wymagano tego itemy, to sobie to ulepszymy pod warunkiem, że mam czym to ulepszyć. Mam czym to ulepszyć, po prostu mikrofon mi zasłania i tego nie widziałem. A mam dla was świetną wiadomość, otóż chcieliście, żebym nagrał z sławnym youtuberem. W końcu był 7 Days tutaj i oczywiście nagrałem. Nagraliśmy z Mandziem, nie wiem kiedy Mandzio to wrzuci, ale możecie śledzić jego kanał i zobaczyć sobie, czy w najbliższym czasie to wrzuci. A mam taką nadzieję, że to zrobi. Nie wiem, czy to zadziała ta podłoga końcowa, i tak sobie musiał taką zrobić, że to jakoś wyglądało. Ale uwaga! Nie działa. Zbytnio coś tutaj nie działa. Nie wiem, co tutaj trzeba będzie jeszcze zrobić, pewnie trzeba będzie to całkowicie jakoś, jakby to powiedzieć, ogarnąć, no bo nie wiem, nie mam innego słowa. No ale trudno, na razie nam się drzwi nie zrobią. Jak się nam na razie nie zrobią drzwi, no to ja nie mam nic przeciwko temu, żeby te drzwi na razie schować tutaj i sobie w pewnym sensie zacząć budowę naszego tunelu. I tak jak wam powiedziałem w poprzednim odcinku, tak, o Jezu, jesteśmy głodni. Tak jak wam powiedziałem w poprzednim odcinku, tak właśnie będziemy robili. Miałem zrobić na początek cement, ale strasznie trudno jest znaleźć te elementy do cementu, więc na razie ten cement sobie odłożymy na trochę dalszy plan. Sprawdźmy, czy gdzieś tutaj przykład. O Jezu, tyle mam tutaj drewna, ja wycinałem specjalnie drewno. No dobra, nieważne. Weźmiemy je ze sobą mimo wszystko, ponieważ będzie nam potrzebny, tylko sobie tutaj zamienimy parę rzeczy. Nie potrzebujemy tyle bandażu, tyle iron ore, nie potrzebujemy tyle sticków. Animal fat również jest nam niepotrzebny chwilowo. Iron pie też jest niepotrzebny, to jest niepotrzebne. To również, nie, to się przyda, to z tego zrobimy sobie coś fajnego, zaraz wam pokażę co. Mamy chyba wszystkie itemki, które będziemy potrzebowali do aktualnej budowy. Blood bucknięczą czasem nie dawał nam jedzenia. Fullness plus 5 by się przydało, ale trochę mi żal, strasznie żal mi tego zużywać. Half plus 5 też jest nam niepotrzebne. Feather też jest nam niepotrzebne, więc tutaj dajemy. No i chyba jesteśmy bezpieczni w pewnym momencie. Mamy first aid kit, który również nam się przyda. O, glass jar później sobie napełnimy, jest nam teraz nieprzydatne, to jest nam nieprzydatne, po prostu nie potrzebujemy tych rzeczy, więc nie będziemy ich ze sobą targać, bo później przypadkowo zginę, coś się na mnie zawali, nie będę tego odzyskać, bo się zepsuje, no ale na razie jest ok. Nie wiem, czy przypadkiem nie usunąłem save'a, tak, usunąłem save'a, więc lepiej sobie postawmy sobie jeden sleeping bag. Sleeping bag zapostawimy oczywiście w środku. Tu na razie jest bida, ale tej bidy na razie nie zmienimy ze względu na brak brak czasu na zrobienie czegokolwiek tutaj. Tutaj chyba powinienem mieć jedzenie. Oczywiście mamy 3 razy jedzonko, ale nie mamy czym tego jedzonka chwilowo ugotować, więc sobie standardowo ugotujemy wodę, żeby w ogóle mieć tutaj jedzonko. Dlatego tutaj ładnie sobie wodę napełnimy. Oczywiście muszę sobie wziąć kibel z jakiegoś domku, żeby mieć czym napełniać wodę. Tak, logika tej gry nakazuje nam mieć kibel, żeby w ogóle tą wodę mieć. Przez te kolce to ja tutaj stracę to życie w końcu. Ja w końcu stracę i o tym wiem. Użyjemy sobie 8 wody. Nie mam czym tego zrobić. Lamp of Coal powinien starczyć na bardzo długo, więc sobie tutaj ładnie się będzie cookingowało. Nie wiem, czemu takiego brzydkiego słowa użyłem. Będzie się gotowało. Woda się zagotuje i wtedy będziemy mogli sobie ładnie venison pork, venison pork, to nie to słowo zupełnie. Sobie to ładnie zaraz użyjemy. Ile tu będziemy potrzebować? 13 wody, ale na razie sobie nie będę biegał z tą wodą, na razie sobie zostawimy tutaj. Zostawimy sobie tutaj to ze względu na to, że idziemy zaczynać robić naszą świetną bazę, znaczy świetny tunel. Zabierzemy ze sobą przy okazji te duże ilości drewna, bo na początek sobie zrobimy taki jakby w górę, to będzie szło w górę najpierw. Zanim pójdzie to w dół, najpierw zrobimy to w górę. I oczywiście trzeba wyliczyć dokładnie, ile będziemy potrzebowali kratek w dół, żeby nas przypadkiem woda nie zalała. Nie wiem również, czy nam wystarczy odpowiednia ilość
odpowiednia ilość paliwa, które tutaj mam. Mam nadzieję, że nam starczy, że nam nie wystarczy, no to trudno. Również dzisiaj trochę mam inne oświetlenie. Mam nadzieję, że na waszym monitorze to będzie ładnie wyglądało, ponieważ ja mam dwa monitory. Na jednym to wygląda fajnie, na drugim to wygląda brzydko, więc obadamy. Ale tutaj ślicznie teraz lecimy sobie w miejsce, w którym powstanie nasz magiczny tunel. Oczywiście, żeby trochę zaoszczędzić, to wybudujemy go jak najbliżej się da. Nie jestem wykryty przez coś. Coś mnie wykryło w tym momencie. Nie wiem, co mi daje teraz ten minus. You are hungry. Nie, na razie chyba życie mi nie schodzi. Może z czasem mi zejdzie, ale na razie mi nie powinno schodzić. Musimy to ładnie sobie wycelować, tak żeby z jednej strony... O nie, nie to, nie buduj tego, nie buduj woodfence'u! Nie buduj woodfence'u, nie to chciałem wybudować. Ale na razie niech będzie, będziemy mieli woodfence. Nie wiem, do czego nam się przyda woodfence, ale niech będzie. Wybudujemy sobie 10 woodframe'ów. Nie wiem, ile tam będzie potrzeba. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 16 będziemy potrzebowali woodframe'ów, więc dodamy sobie jeszcze tutaj troszkę tego. Będziemy potrzebowali 16 i dlatego wliczymy sobie tutaj, dlatego że to są kratki, więc kratki sobie tutaj wyliczymy w ten sposób właśnie. Nie wiem, czy jesteśmy huntingowani. Jesteśmy gonieni przez jakieś zombiaki, nie wiem przez które. Na razie sobie ten filer, bo nam się może przydać później. No i teraz widzicie, jak to wygląda. Tutaj chciałem na początku zrobić to na wodzie, ale na wodzie będzie dość ciężko to zrobić, dlatego że wodę ciężko strasznie się później wydobywa. Znaczy wydobywa, przepraszam, wydobywa, odpompowuje. Ale myślę, że ta płcizna, która tutaj jest, nada się idealnie na zrobienie sobie tunelu. Chciałem właśnie zrobić to jak najbliżej bazy, ponieważ to zombiakom nie robi kompletnie różnicy. A nam dużą różnicę zrobi. Nie wiem, czy się da już kopać w wodzie, zaraz zobaczymy. Oczywiście, że się da, ale na początek chciałem zobaczyć, czy działa mój sposób z odpompowaniem wody, bo to jest najlepszy sposób chyba. Czyli po prostu postawić kratkę pod spodem i tak, udało się. Na razie wody nie ma. Więc właśnie o to mi chodziło. I pamiętacie, że w pierwszym moim odcinku 7 Days Today właśnie w ten sposób stworzyliśmy sobie nasz pierwszy domek. Znaczy naszą pierwszą bazę pod wodą. Okej, okay. I teraz jest woda wypompowana i będziemy mogli spokojnie teraz sobie rozwalić tą jedną kratkę, która tutaj jest. Ta kratka tutaj musi zniknąć. I zobaczymy zaraz jak bardzo jesteśmy w dupie, jak bardzo nisko będziemy musieli to wszystko wykonać. Bo chciałem właśnie na tej płciźnie to zrobić, żeby jak najmniej kopać w dół, ponieważ musimy wykopać trzy kratki, żebyśmy mogli w nich normalnie chodzić. A jednocześnie ważne jest to, żeby ta woda nie zalała, więc jest mniej więcej tak, jak sobie zamarzyłem. Przy okazji będziemy musieli zrobić patyki sobie na drabinę. Zombiaki na nas idą, więc będziemy musieli sobie zaraz z nimi poradzić. Myślę, że tym pięknym urządzeniem poradzimy sobie z zombiakami, więc... Gińcie! Zaraz was zniszczę! Giń! Giń! Ty też giń! Teraz czujcie moją potęgę! Potęgę mojego młotu Odyna! Chociaż to nie jest młot Odyna, ale i tak jest piękny. Jest piękny ze względu na swoją perfekcyjność. I o to mi chodziło. I to jest najlepsze w tej grze, że jak już mamy nam bardzo przydatną rzecz, to jest piękne. W sposób piękny. Oczywiście, jak zauważyliście, to nam zbyt dużo nie dodało. Nie dodało nam zbyt dużo paliwa, bo te 12 tych tutaj gaskanów to jest tylko 12 kolejnych ciosów dla naszego augera. Miejmy nadzieję, że tyle wystarczy, że nas woda nie zaleje w tym momencie. Ale to i tak dużo przejdziemy sobie tędy. Wystarczająco, żeby prawdopodobnie dojść gdzieś. Więc tyle, jeżeli chodzi o naszego augera, ale przy okazji znaleźliśmy bardzo fajne źródło bardzo przydatnego żelaza. I o to chodziło, chyba przejdziemy. Najlepiej jakbym to po prostu walił. Chociaż nie, to jednak więcej, na więcej nam starczy. Myślałem, że po prostu te 12 to jest 12 na 100, ale jednak te 12 to była cała amunicja, więc jednak ten auger już jest lepiej zrobiony niż kiedyś. Bo kiedyś było tak, że jeden gaskan to było jedno uderzenie do tego właśnie augera i było bardzo przykro wtedy. Teraz sobie możemy zrobić trochę patyków, żeby zrobić sobie drabinki. Potrzebujemy tych patyków, no sporo. Sporą ilość, dlatego że z jednej i z drugiej strony będą potrzebne. Chyba zombie stara się dokopać do nas. Nie chciałem, żeby to robił teraz, dlatego że będzie to nam przeszkadzało w dalszym naszym funkcjonowaniu. Mamy 15 badyli. Ladder, zrobimy sobie ladder. Ladder. Może nam starczy. Jeżeli się przekopię tutaj i nam wody tutaj doda, to będę bardzo, ale to bardzo złym człowiekiem. Dodamy sobie jeszcze troszkę tego badyli. Count 3, count 6. Okej, okay, 6, to nam starczyć właśnie na tyle, oby się nam tutaj nikt nie przedostał. My sobie tu przejdziemy
dalej. One sobie już dały chyba spokój, już nas nie ścigają. Zresztą tu przejedziemy dalej i rozwalimy jeszcze troszkę. Jestem trochę wykryty przez nich. Ale taki tunelik na razie jest spoko. Później się zajmę wydobywaniem tych wszystkich rzeczy, które tutaj są. Zrobimy sobie tunel. Ktoś z was powiedział, że sobie zrobił tunel z tamtego tunelu, czyli z mojej kopalni, która się mieści tutaj, do tego tunelu, który jest w właśnie tym miejscu. I to jest dobry pomysł z waszej strony, dziękuję za ten pomysł, bo wcześniej nie miałem po prostu ochoty, nie wiedziałem, czy wam się to w ogóle spodoba. Ale jeżeli wam się spodoba ten pomysł, to nie ma sprawy, właśnie w ten sposób to załatwimy. Będziemy mieli takie awaryjne wyjście, jeżeli nas kiedyś zombiaki zaatakują ojojoj, ta drabina nie za bardzo fajnie wygląda. Nie wiem, czy nie trzeba byłoby tego jakoś lepiej ogarnąć. Na przykład po skosie, nie wiem, czy to by się opłacało po skosie. Więc lepiej jakbym tutaj trochę rozwalił tutaj trochę tego, tam widzę zombiaki sobie już na górze chodzą. O tyle fajne jest to, że mogę widzieć, gdzie te zombiaki są. I chyba dobrym pomysłem byłoby skorzystanie z praw, znaczy braku praw fizyki w tej grze. Chociaż jakieś tam elementarne są, zrobimy sobie to w ten sposób. Załadujmy sobie i rozwalmy to do tego miejsca. Na razie woda nam nie spływa. I sobie teraz postawimy to w ten sposób, że ja sobie wezmę te wood frame'y i na podstawie tych wood frame'ów sobie wybudujemy naszą drabinę, bo to chyba będzie najlepszy pomysł na to. No i tak jak myślałem, to będzie najlepszy pomysł na budowanie właśnie w ten sposób drabiny. Teraz tylko, żeby ta drabina była dobrze zrobiona. Na razie jest wystarczająca. Nie powinniśmy mieć większych problemów z dojściem na górę. No i nie mamy, już jest bardzo ślicznie. Tylko teraz trzeba ogarnąć, w którym miejscu my jesteśmy. My jesteśmy w 1375 na 361, czyli jeszcze mamy troszkę do zrobienia. Nie wiem, czy mam przy sobie jakieś pochodnie. Nie mamy pochodni, więc będzie trochę ciemno w tym momencie. Ale przejdziemy sobie dalej. To nie jest zbyt daleka odległość, żeby ten tunel powstał. Ale ten tunel będzie świetnym zaczątkiem naszej drugiej kopalni, bo jakbym był kiedyś w nocy uwięziony w moim budynku, no to oczywiście mogę tutaj dalej kopać i dalej będę wyłu kopał. Nie wiem, czy będę rozszerzał to w jakiś sposób. Na razie chyba nie ma sensu tego rozszerzać. Nie jestem nawet undetected, więc chyba życie pod ziemią jest bardzo dobrym pomysłem. Nie wiem, jak będzie z zrobieniem huty pod ziemią, bo planuję, żeby zrobić sobie taką specjalną, głęboką piwnicę, w której będę wydobywał poszczególne tam materiały. Ale dodatkowo, poza wydobywaniem materiałów, będę sobie przy okazji, chyba jesteśmy już prawie pod wyspą, zaraz będziemy mogli kopać się w górę. Też kopanie w górę tu jest nie jest dobrym pomysłem, mogą na nas spaść różne rzeczy nieprzyjemne. I już chyba jesteśmy, już jesteśmy na poziomie muru. I zaraz będziemy na poziomie naszego budyneczku i tam zrobimy sobie kolejne wyjście. Również będziemy mieli taki ładny szyb i z tego szybu będziemy mogli się wydostać. Ale na początek będę musiał sobie stworzyć jeszcze trochę patyków i drabin. Więc sobie użyjemy 135 jest za dużo, na razie sobie ustawimy na 51, a później sobie zrobimy kolejne wood frame'y, żeby z tych wood frame'ów można było zrobić sobie dobrą drabinę, bo w tym momencie drabina byłaby nierówna, a potrzebujemy równej drabiny, która zapewni nam stabilność, żeby nam przypadkiem jakiś zombie nie rozwalił ziemi, bo jak nam rozwali ziemię, to nam się drabina rozwali i stąd nigdy nie wyjdziemy. Na szczęście pewnie ściszyłem grę w opcjach, bo ja jestem na słuchawkach, które nie mają regulacji głośności, więc nie słyszę dokładnie, jak ta gra brzmi, ale jeżeli będzie za głośny ten auger, to oczywiście go sobie ogarniemy. I widzicie, to jest bardzo pomysł z tym tunelem, bo dzięki temu zombiaki będziemy mogli stworzyć sobie o wiele lepszą obronę niż wcześniej miałem. Chyba doszliśmy już na zewnątrz. Dość trudne będzie wykopanie tego jednego miejsca tutaj, ale postaram się jakoś tutaj wskoczyć, żeby dokopać się do samej góry. Wybacz, teraz nic nie powiem, bo się muszę skupić na tym, żeby to jakoś wyszło. I jesteśmy już na górze, jesteśmy już na górze, ładnie to wszystko wygląda. Mamy tutaj światłość nas tutaj oświeciła w tym momencie. I tylko sobie dokopać coś takiego. I teoretycznie już mamy drabinę, what the fuck? What the fuck? Co to właśnie było? Co to właśnie było? Właśnie nas wyrzuciło do góry i to jest ciekawe. No i chyba właśnie w tym miejscu, w którym chciałem, mam nawet zrobioną moją drabinę, znaczy mój szyb. Dlatego sobie będzie trzeba go jakoś oznaczyć. Przy okazji sobie zobaczymy, czy nie mam tu jakichś gotowych wood frame'ów, bo wcześniej coś tam miałem, nie mam niestety. Ale weźmy sobie dodatkowe drewno, które nam się do tego przyda. Nie wiem, po co mam 59 sharp stone'ów, to jest zapas na całą grę praktycznie tutaj. Więc sobie tutaj to szybko ogarniemy. Zrobimy sobie te wood frame'y.
Wood frames, lepiej to zrobić w ten sposób, wtedy mamy o wiele więcej czasu zaoszczędzonego. I ta dam 13 powinno na razie starczyć. Na razie, chociaż nie, myślę, że jeszcze więcej sobie tego zrobimy, bo potrzebujemy tego naprawdę w sporych ilościach. No i teoretycznie nie będzie nam już potrzebne to wejście tutaj. Więc te drzwi, które miałem, już nie są tak potrzebne. Ale po drugiej stronie będą nam potrzebne ze względu na to, że tam będzie zrobione zupełnie inne wejście niż ja jednak myślałem. Zrobimy sobie takie wejście jak tutaj. Będzie takie wejście, że wchodzimy sobie i schodzimy na dół od razu, ale wszystko będzie obudowane tak, żeby nas żaden zombiak nie mógł zabić przy okazji i wykryć. Bo dlatego to będzie ważne, dlatego że zombiaki nie będą mogły nas widzieć. Jak nie będą mogły nas widzieć, to nie będą mogły tego atakować. Jak zaatakują nam tunel, to będziemy zgubieni. Ale wątpię, żeby z tego tunelu skorzystały w jakiś inteligentny sposób, ponieważ zombiaki są na tyle głupie, że nie potrafią korzystać z swojej inteligencji. A ta inteligencja jest nawet trochę lepsza niż w poprzednich wersjach gry, to trzeba przyznać. Ponieważ wcześniej zombiaki po prostu szły do przodu i nawet nieważne, czy były spajki gdzieś, czy było co innego, to zombiaki szły i się zabijały o takie rzeczy. Ale teraz to już o wiele lepiej wygląda. Teraz mamy już naprawdę dobrze zrobioną bazę i myślę, że już jesteśmy gotowi na wspólne granie z Jankiem, bo teraz jak już jest ta baza wypadowa w lepszym stopniu zrobiona, to od razu łatwiej nam się będzie grało. Zrobimy sobie jeszcze te dwa wood frame'y i z tych dwóch wood frame'ów sobie tam zrobimy na górze ten szyb. Tam słyszę, że chyba jakiś zombiak chce nas zaatakować. Nie wiem, jak ja wcześniej tutaj wyleciałem do góry, to było bardzo ciekawe, nie wiem, czy jakoś za mapę wyleciałem, czy co, ale wylecieliśmy do góry. No i zaoszczędziliśmy sobie trochę czasu, bo przynajmniej sobie poleciałem po ten po to właśnie, czego potrzebowałem, czyli po wood frame'y i podatkowe drewno. Teraz mam trochę patyków, więc będziemy mogli sobie zrobić ladder, czyli drabinę. Nie ile na ile tej drabiny nam starczy, 12 kawałków drabiny nam powinno wystarczyć w tym momencie. Wood fence nie jest nam zupełnie do niczego potrzebny, więc może być nam potrzebny, kiedy będę robił farmę, bo farma oczywiście będzie. Ale farmę myślałem zrobić sobie tak na piętrze, żeby sobie wydobyć trochę ziemi i zrobić farmę na piętrze. To jest bardzo ciekawy pomysł, dlatego że już raz korzystaliśmy z farmy na piętrze. O ile pamiętacie, w jednym z odcinków poprzedniej serii, kiedy robiliśmy Avalon, nasz super niezniszczalny, naszą super niezniszczalną bazę na wysokości, do której zombiaki w ogóle nie miały dostępu. Ale teraz sobie tutaj dobudujemy, że potrzebujemy raz, dwa, trzy, cztery drabiny. Ta na dole nie jest nam potrzebna, ale zrobimy ją ze względów estetycznych, bo wiecie, ja nie tylko lubię, kiedy coś jest porządnie zrobione, ale również kiedy to coś porządnie wygląda. Jak widzicie, możemy tutaj tak spokojnie wejść, ale widzę, że ta pani, która tam jest, albo ten raczej pająk, próbuje nam rozwalić moją pracę, ale sam się zabił teraz. Sam się zabił, więc nie potrzebujemy się martwić o to, ale chyba jesteśmy głodni, więc wypadałoby, żebym zjadł sobie jakiś obiad, albo przynajmniej sobie go przygotował. Chyba ktoś tam się tutaj dostał do bazy w tym momencie, więc zaraz sobie z tym panem poradzimy. Tylko ugotowaną wodę tutaj wrzucimy sobie pork. Najlepiej 8, czyli tyle, ile tu jest nam potrzebnego. Ugotujemy sobie. Nie możemy sobie ugotować. Dlaczego nie mogę sobie ugotować? A, bo nie mam wprawdzie z czego tego ugotować, więc wypadałoby, żebym jakieś drewno sobie tutaj przygotował, albo lamp of coal. Lamp of coal jest, starczy na 8 minut, czyli na tyle dokładnie, ile będziemy potrzebowali naszego porka, czyli naszą szyneczkę gotową mieć. Czy ktoś tutaj się dostał, panowie, do mojej bazy? Oczywiście! Słuchaj, hopie! To jest moja baza, proszę tutaj więcej nie wchodzić! No. I tak to się robi. Tak to się robi z najlepszą bronią w tej grze. Nie w ogóle, dlaczego tyle tych zombiaków tutaj przyszło, ale dzięki temu, że tyle tutaj przyszło, jestem w stanie zaprezentować wam, jak zajebiście może działać właśnie Auger. Dlatego, że ta cała horda zombie zostanie przeze mnie zaraz zniszczona. Tylko ich sobie tutaj wyciągniemy, żeby nie było to robione na ziemi. Mamy... Nawet sobie zreloaduje, nawet sobie to przeładuje. Przeładuje sobie i będziemy zaraz gotowi. Ha, ale będzie jadka jak w Doomie, zaraz to zrobimy. Chociaż były jeszcze inne gry, w których również można było tak właśnie robić. Teraz sobie poczekamy, niech sobie tutaj wyjdą, nie ma sprawy, wyjdźcie sobie tutaj wszyscy, kochani. Przed chwilą jak graliśmy z Mandziem w 7 Days to Die na multiplayerze na jego kanał, to również były takie problemy, że byliśmy tutaj mnóstwo zombie. Ale kiedy mam Augera, ja już się niczego nie boję, ponieważ ja tylko sobie idę i tylko zabijam, ponieważ oni nie są dla mnie żadnym zagrożeniem. To jest chyba najlepsza broń na zombiaki, oczywiście jeżeli chcemy w jakiś sposób je pokonać, to i tak najlepiej postawić sobie oil barrel i zrobić ładny boom, ale w tym momencie ładnego boom nie jestem w stanie zrobić. Ale w przyszłym odcinku pokażę wam, jak zrobić bardzo ciekawe bronie, postać na przykład pipe bomby. Nie powinienem tak naprawdę umierać w tym momencie, ponieważ miałem bardzo przydatną broń, ale umarłem dlatego, że jestem debilem. Ale zaraz na pewno to naprawię, tą przykrą sytuację. Spawn on my bedroll. Wow! Chyba się teksturka popsuła. Ale wciąż mamy naszą broń ze sobą, więc jestem mimo wszystko bezpieczny. Przynajmniej nam trochę się głód odrodził.
Trochę tam HP przez to straciliśmy na przyszłość, ale HP nie jest aż tak istotne. Ponieważ jeżeli gramy na ciężkim trybie, tak jak ja, to i tak zombiaki nam robią ładne niespodzianki, rozwalając nas poprzez trafienie nas jednym laciem w pysk. To też jest prawda. Myślę, że powinienem sobie wziąć najpierw moje eku i powinienem przelutować to wszystko, co tutaj do nas przyszło wcześniej, ale muszę sobie trochę naprawić mój wygląd, ponieważ jak widzicie, jesteśmy troszkę, że tak powiem, nieogarnięci. Chyba na, i które jest tutaj za dużo niż powinno, więcej niż powinno, ale chyba całe moje eku mam, jeszcze tylko te leg armor sobie dodam i będzie git. O, ta pani teraz za blisko do nas przyszła. Jednak są w stanie nas teraz zabić, ale to po prostu nie mogę sobie odmówić tego, żeby to jeszcze raz zrobić i w nich tak jeszcze raz wejść. Co z tego, że mam mało HP? Co z tego, skoro mogę ich rozwalić wszystkich? Zaraz zobaczycie, ile już mam zombie. 185 zombiaków zabitych, ja zostaję prawie... Kończymy sobie ten odcinek z Seven Days to Die. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli się spodobał, zostawcie lajka. Hej, do zobaczenia w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku dokańczamy budowę naszego muru i myślę, że... Albo zrobimy sobie odcinek z Jasiem. Co by na to? Zrobimy sobie odcinek z Jasiem. I do zobaczenia kolejnym razem, tym razem z Jasiem. Mam nadzieję, że sobie naprawię już tym razem grę. A ja kończę, bo wiem, że zaraz będę musiał sobie zjeść coś porządnego, ponieważ ja nic od rana nie jadłem, a non-stop nagrywam, więc cześć, do zobaczenia i czołem.